dzisiaj chciałabym, żebyśmy dali się trochę porwać magii kina. Chciałabym, żeby to nasze spotkanie dzisiaj było takim właśnie spotkaniem z jednej strony wiedzowym, tak? Czyli chciałabym Państwu pokazać różne ciekawostki, pokazać kilka nazwisk, pokazać różne tytuły, opowiedzieć trochę o technice operatorskiej, jaką będą się posługiwali nasi bohaterowie, ale chciałabym, żeby ono też posłużyło Państwu jako inspiracja, dlatego że duża część z Państwa, którzy mnie tutaj słuchają, jest nauczycielami i nauczycielkami, lektorami i lektorkami. I chciałabym, żeby to nasze spotkanie, mam nadzieję, okazało się też taką inspiracją do przekazania tej wiedzy dalej uczniom i studentom. Ona może być przekazywana w bardzo różny sposób, bo mogą Państwo wykorzystać po prostu część tych informacji, które ja dzisiaj powiem, opowiem i pokażę. Można po prostu przekazać je właśnie też w formie jakiegoś wykładu, czy wykładu ilustrowanego fragmentami filmów, czy obrazkami, ale można to też zrobić na zupełnie inne sposoby. Można wykorzystać fakt, że to, co Państwu dzisiaj pokażę, jest właśnie takie wow, mam nadzieję, jako taką inspirację do pokazania swoim uczniom czy studentom, szczególnie tym, którzy uczą się języka polskiego jako obcego, żeby powiedzieć: zobaczcie, polskiego uczycie się też, żeby mówić w języku, w którym mówią ci ludzie, żeby mówić w języku, w którym mówią współtwórcy Piratów z Karaibów, Harry'ego Pottera, Transformersów, Jamesa Bonda i wielu, wielu innych hitów. Oczywiście, gdybyśmy mieli zagłębić się dalej, to można by ten temat pociągnąć, bo przecież język polski to nie tylko język zdobywców Oscarów, to także język zdobywców nagród Grammy, to także język zdobywców Pulitzera, to także język wielkich wynalazców, podróżników i odkrywców. Więc z jednej strony to może być motywacja dla osób uczących się języka polskiego: patrz, oni mówią po polsku, ty też możesz mówić po polsku. Z drugiej strony, i zawsze to pokazuję nauczycielom polonijnym, to jest bardzo dobry motywator dla uczniów polonijnych właśnie, szczególnie tych, którzy no czasem niezbyt chętnie uczą się języka polskiego, bo nawet urodzili się za granicą, nie do końca widzą powód do tego, aby w soboty czy niedzielę, kiedy ich koledzy biegają po boisku i bawią się, oni mieli chodzić do sobotniej czy niedzielnej polskiej szkoły, po prostu im się nie chce tego robić. Dla osób, które no właśnie wyrosły w innych krajach, w innych kulturach, no i ten polski jest trochę taki traktowany przez nich po macoszemu, mogę zdradzić, że to potem pokutuje w dorosłym życiu, bo bardzo często mamy takich studentów, szczególnie na letnich kursach, którzy przyjeżdżają i mówią: ja teraz jestem dorosły i wiem, że się mogłem uczyć wtedy, jak mi mama z tatą mówili, ale mi się wtedy nie chciało, a teraz to mi się chciał dogadać z babcią, z dziadkiem, znalazłam sobie w międzyczasie polskiego chłopaka, polską dziewczynę, no i chciałbym z nim rozmawiać po polsku, no i teraz dopiero muszę do tej nauki sięgać, więc dla dzieci polonijnych to jest bardzo dobry motywator, kiedy możemy powiedzieć: słuchaj, jak ty pójdziesz ze swoimi amerykańskimi czy brytyjskimi kolegami do kina i będziecie oglądać najnowszą część Transformersów, to pamiętaj o tym, że za obraz w tych Transformersach odpowiedzialny był Polak. Jaki Polak? Jak ma na nazwisko? Zaraz sobie o tym oczywiście opowiemy. No i to może być też inspiracja dla naszych polskich uczniów. Możemy im powiedzieć: słuchaj, mówisz po polsku, możesz zrobić wielką światową karierę. Jeśli nie przekonają ich dzisiejsi bohaterowie, czyli operatorzy, tu mogę spokojnie użyć tej formy męskiej, bo to będą sami mężczyźni. Jeśli nie przekonają ich zdobywcy nagród Grammy, to może przekona ich postać Szymona Kudrańskiego, który został rysownikiem Marvela i rysuje Kapitana Amerykę, Spidermana. Czyli właśnie, zobaczcie, ja już wymieniłam ileś tych dziedzin. We wszystkich dziedzinach życia znajdziemy Polaków, którzy są niesamowici, którzy osiągnęli gigantyczny sukces. To też właśnie znowu taki motywator. Zresztą historie, które Państwu dzisiaj opowiem, częściowo będą podobne. To są takie motywatory, żeby pokazać: słuchaj, sky is the limit. Nie ma rzeczy niemożliwych na świecie. Możesz być kim zechcesz, możesz robić co zechcesz, tylko po prostu musisz chcieć, musisz wiedzieć co, no i musisz w to włożyć troszeczkę wysiłku, no bo to oczywiste, samo się nie zadzieje.
Ja Państwu opowiem dzisiaj kilka historii życia kilku niesamowitych mężczyzn, którzy zrobili w swoim życiu niesamowite rzeczy i robią je nadal, bo to wszystko jeszcze praktykujący swoje zawody, operatorzy i wszystkich ich jeszcze na pewno zobaczą Państwo w napisach na ekranach kin, kiedy będą Państwo chodzili na fajne światowe hity. Zacznijmy od tego, czemu będziemy mówić o operatorach, tak? Jak mówiłam już wcześniej, wymieniłam różne profesje z różnych dziedzin, z różnych branż, w których Polacy robią, odnoszą sukcesy. No i jeśli chodzi o filmowców, no to pytanie, dlaczego operatorzy? No mogłabym sięgnąć po reżyserów, po scenografów, po montażystów, po aktorów, ale o ile w tych wszystkich branżach filmowych mamy swoich przedstawicieli, którzy osiągnęli wielkie sukcesy, którzy pracowali przy znanych, popularnych filmach, o tyle polscy operatorzy to po prostu w Hollywood marka. Polscy operatorzy to znak jakości. To znak jakości, który doceniają zarówno zagraniczni twórcy filmowi, ale także aktorzy, dla których, no nie ukrywajmy, operator jest jedną z najważniejszych osób na planie kinowym, dlatego że to jest człowiek, od którego no, w pewnym sensie zależy też sukces aktora, prawda? Jeśli byśmy się nad tym zastanowili, no to nawet najlepszy aktor, fatalnie sfilmowany, fatalnie ujęty w kadrze, fatalnie pokazany, no nie wywrze na nas takiego wrażenia, jak aktor, którego pokażemy fantastycznie. W Polsce zawsze to tak było, że ten operator był uważany za artystę. No i polscy operatorzy w Hollywood za takich właśnie artystów są uważani. Widzą tutaj Państwo taki cytat o tym, że Jack Nicholson, właśnie aktor, pół żartem, pół serio twierdził kiedyś, że bez udziału Polaków nie wyobraża sobie dobrze sfotografowanego filmu. Talent, warsztat, zaradność naszych operatorów przyniosły im uwielbienie hollywoodzkich reżyserów. Jakich reżyserów i jak wielkie jest to uwielbienie, za chwileczkę się dowiemy. Ta kariera polskich operatorów w Hollywood właściwie cofa nas daleko, bo cofa nas niemalże do lat 60., do gdzieś tam początku, połowy lat 60., kiedy to swoją karierę w Hollywood zaczynał polski operator Adam Holender. I Adam Holender był operatorem takiego bardzo znanego filmu Nocny Cowboy, z którego kadr widzimy w tej chwili na ekranie. Proszę zobaczyć niesamowitość tego kadru. Proszę zobaczyć, jak jest ustawiony w tym momencie w kamerze aktor. Po lewej stronie widzimy jego cień, tak, po lewej naszej, tak, czyli po lewej stronie ekranu. I proszę zobaczyć to lustro z tyłu, w którym odbijają się jego plecy i jednocześnie odbija się ten cień. Zobaczą Państwo dzisiaj, jak bardzo różne mogą być te techniki i optyki widzenia świata, bo jak mówi nasz pierwszy bohater, do którego zaraz dojdziemy, czyli Dariusz Wolski, wizja, którą operator przedstawia nam na ekranie, to jest w pewnym sensie suma jego wizualnych doświadczeń. To jest przełożenie na ekran tej rzeczywistości, z którą on się zetknął. Czemu obraz nam się podoba? Czemu mówimy, że te obrazy nam się podobają, inne mniej? Dlatego, że one przemawiają do naszej podświadomości. One w taki, a nie inny sposób nawiązują właśnie do tego, co mamy w głowie i przekładają się w pewnym sensie na właśnie czytanie danego filmu. Warto wspomnieć o tym, że to, o czym będziemy dzisiaj mówili, to jest oczywiście z jednej strony, moglibyśmy powiedzieć, pewnie taka wiedza powszechna. No wszyscy wiemy, ile tam Polacy zdobyli Oscarów, ile razy byli nominowani do Oscara, bo przecież o tym się mówi. Z całą pewnością mogę Państwu powiedzieć, że tak całkiem wiedza powszechna to nie jest. No oczywiście tam w ostatnich latach no mówi się o tym głośniej w telewizji, bo Ida zdobyła Oscara, bo Łukasz Żal był nominowany do Oscara, bo jeszcze wcześniej
za dokument Joanna i różne tam takie właśnie informacje nam się podaje, natomiast tak naprawdę wiedza o tym, o czym ja będę Państwu dzisiaj mówiła, jak się okazuje, jeśli Państwo wzięliby na spytki różne osoby, to ta wiedza jest albo taka bardzo wybiórcza, cząstkowa, albo jej właściwie w ogóle nie mamy, nie jesteśmy świadomi tego, że Polacy zrobili, jak już powiedzieliśmy dzisiaj, największe światowe hity i że są naprawdę wybitnymi artystami w swoim fachu. No i jak powiedziałam w pierwszej kolejności, sięgamy po no jedną z najwybitniejszych gwiazd polskiej operatorki w Hollywood, chociaż ja nie wiem, czy to było dobrze sformułowane zdanie, bo ja przy każdej z tych osób, o której będę dzisiaj mówiła, powiem pewnie to samo, że to ten jeden z najwybitniejszych. No ale Dariusz Wolski, jak Państwo zaraz zobaczą, no jest rzeczywiście takim ważnym nazwiskiem, o którym warto pamiętać. No i powiedziałam przed chwilą, że dla Dariusza Wolskiego bardzo ważna jest właśnie inspiracja, bardzo ważna jest rzeczywistość, którą operator nosi w sobie i on zwraca bardzo wyraźnie uwagę na to, że to, z czym operator się zetknął, przekłada się później na obrazy, które pokazuje widzom. No jeśli chodzi o Dariusza Wolskiego, takie inspiracje są dwie. On bardzo wyraźnie wskazuje na te inspiracje. Pierwszą z tych inspiracji jest Łódź. Tutaj widzą Państwo cytat na ekranie, ja pozwolę go sobie przeczytać. Dla mnie Łódź, gdzie studiowałem operatorkę w szkole filmowej, była miejscem inspiracji. Ze swoimi podstarzałymi fabrykami, brukowanymi ulicami, ze smrodem siarki, pokazała mi świat bardziej zróżnicowany, bardziej swojski niż rodzinna Warszawa. Zobaczyłem w Łodzi lokatora Polańskiego, wróciłem do wynajmowanej klitki, wyjrzałem przez okno na podwórko i poczułem, że nadal jestem w filmie. Dariusz Wolski ma dwie inspiracje i ja je zawsze przedstawiam studentom w dużym skrócie. Łódź i drugą taką inspiracją jest dla niego Nowy Jork. Nowy Jork, który w takim wyobrażeniu i ujęciu, które przedstawia Dariusz Wolski, jest z całą pewnością czymś, co moglibyśmy porównać do Gotham City z Batmana. Ten kolaż, który ja tu dla Państwa przygotowałam, no to jest właśnie połączenie tych dwóch miejsc. Proszę zobaczyć, że jeśli się Państwo przyjrzą, to pomiędzy obrazy Nowego Jorku pozwoliłam sobie wpleść właśnie obrazki z wyimaginowanego, nieistniejącego Gotham City. Musimy się przyjrzeć, żeby odróżnić, które miejsce jest które. No i teraz co z tym Nowym Jorkiem? Co w Nowym Jorku jest takiego, co tak bardzo Dariusza Wolskiego inspiruje? No powiedzą mi Państwo, światła, wysokie budynki i tak dalej, i tak dalej. Nie do końca. Dariusz Wolski mówi tak, i to jest bardzo ciekawa perspektywa. Mówi tak, w Nowym Jorku nie ma linii prostych. Całe miasto jest przechylone. Jeśli postawisz prosto kamerę, to krzywa będzie ściana, jeśli postawisz ją prosto na ziemi. A jeśli postawisz ją równo do ściany, to krzywy będzie grunt. Nie ma takiego Nowego Jorku, jaki pokazuje się w filmach. Dariusz Wolski mówi, hollywoodzka makieta Nowego Jorku to mit i ściema. I obie te inspiracje, i ta Łódź, i to Gotham City, czyli ten Nowy Jork, są bardzo widoczne w twórczości Dariusza Wolskiego. Ten styl, który on prezentuje, jest taki bardzo spójny i precyzyjny. Powiem Państwu tak, jeśli Państwo obejrzą kilka filmów ze świadomością, że są to filmy sfilmowane przez Dariusza Wolskiego, jeśli przypomną sobie Państwo filmy, o których ja zaraz powiem, i przypomną sobie Państwo, jak one wyglądały, to z całą pewnością, kiedy pójdziecie do kina na następny film, nie będziecie wiedzieli, że to Wolski, to będziecie w stanie rozpoznać jego styl. Do tego stopnia ten styl jest rozpoznawalny. Dariusz Wolski urodził się w Warszawie, co już wiemy z tej jego opowieści, natomiast nie zaczynał od robienia filmów, tylko zaczynał od robienia teledysków. I ja jakby mówię to z pełną świadomością tego, że to jest taki trzeci element, który z całą pewnością wpłynął na to, jak on potem widzi ten swój filmowy świat.
Czyli mamy Łódź, mamy Nowy Jork i mamy właśnie taką teledyskową, wideoklipową formę opowiadania, wideoklipową wyobraźnię. Dariusz Wolski dwa razy nominowany był do nagrody MTV Video Music Award, no to jest taka, jeśli chodzi o wideoklipy, to jest taka nagroda no, pokroju Oscara, tak, w tej dziedzinie. Dwie nominacje dla Dariusza Wolskiego, pierwsza za teledysk do piosenki Jane is Got a Gun zespołu Aerosmith, druga nominacja za wideoklip do piosenki Stan, którą śpiewał Eminem. Państwo na pewno tę piosenkę pamiętają. Bardzo zachęcam, żeby przypomnieć sobie te teledyski, natomiast szczególnie zachęcam do sięgnięcia po cały teledysk Jane is Got a Gun zespołu Aerosmith. Ja sięgam po ten teledysk z uczniami i ze studentami z różnych względów. Po pierwsze, dlatego, że dla mnie to jest takie małe arcydziełko pod względem operatorskim i montażowym. Bo oczywiście dobry operator, jeśli trafi na bardzo kiepskiego montażystę, też mu można zepsuć tę jego pracę. Natomiast tutaj jakby oba elementy wyśmienicie ze sobą współgrają i proszę zobaczyć w tym teledysku, jak obraz i właśnie sposób montowania obrazów współgra przepięknie z muzyką. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy, kiedy muzyka będzie wchodziła na wyższe tony, kamera będzie się podnosić. Kiedy będą tony niższe, kamera będzie się nieco obniżać. Kiedy będziemy mieć mrugające światła, te mrugające światła będą idealnie współgrały z muzyką, którą będziemy w tym momencie słyszeli z głośników. Więc tutaj wszystko jest precyzyjnie zrobione, wszystko jest precyzyjnie przygotowane. To pierwszy powód. Drugi powód, dla którego pracuję na tym teledysku ze studentami i z uczniami, jest taki, i do tego Państwa bardzo też zachęcam, żeby przypomnieć, że prawdziwy teledysk to jest mały film. Prawdziwy teledysk to nie jest Beyoncé albo Rihanna półnagie i tam trzęsące jakimiś elementami. No dobrze, Beyoncé może nie jest dobrym przykładem jako zdobywczyni największej ilości nagród Grammy w historii, ale wiedzą Państwo doskonale, o co mi chodzi, prawda? O te teledyski, z którymi mamy dzisiaj do czynienia najczęściej, czyli jakaś tam pani telepie się na ekranie i niewiele z tego wynika. Prawdziwy teledysk, zresztą podobnie jak porządna, prawdziwa reklama, to potrafi być małe arcydzieło, mały film z porządnym scenariuszem, z porządną historią. No i trzeci powód jest taki, że to jest świetna piosenka. Aerosmith jest świetnym zespołem. Po obejrzeniu tego teledysku zobaczą Państwo, że mamy tutaj do czynienia z czymś, co stanowi. Bardzo ważny element, bardzo ważny wyznacznik twórczości Dariusza Wolskiego, którym jest bardzo specyficzne operowanie ciemnością i światłem. Proszę zwrócić uwagę, że ta ciemność w teledysku i właściwie we wszystkich rzeczach, przy których pracował Dariusz Wolski, to jest jakby osobny bohater. Ciemność tutaj gra, ciemność spełnia tutaj pewne funkcje. I proszę zobaczyć, jak bardzo specyficzną funkcję spełnia tutaj światło. Światło, które teoretycznie powinno w ciemności pomóc nam widzieć, a to światło nas tylko oślepia. To światło powoduje, że widzimy jeszcze mniej. To światło powoduje jeszcze większą dezorientację. I zwracam na to uwagę, dlatego że ja upatruję w tym właśnie, w tej grze ciemności i światła Dariusza Wolskiego także inspiracje. To znowu jest ten Nowy Jork, bo proszę zobaczyć, Nowy Jork kojarzy nam się z Times Square, z tymi świecącymi wielkimi billboardami, które właśnie, które nas oślepiają, które jakby zarzucają nas taką ilością światła, jasnego światła, że ono właśnie wcale nie ułatwia nam percepcji, recepcji świata, raczej nam ją zwykle utrudnia. I w przypadku Dariusza Wolskiego pierwszym filmem, przy którym pracował, był film Kruk. Kruk, proszę Państwa, jest takim filmem kultowym. Natomiast trudno jest nam dzisiaj stwierdzić i orzec, i nikt z nas nie jest w stanie tego zrobić, czy to jest film kultowy dziś dlatego, że
jest kultowy i że byłby kultowy niezależnie od okoliczności, czy też stał się kultowy przede wszystkim w związku z tragedią, incydentem, śmiercią, która wydarzyła się na planie. Aktor Brandon Lee, czyli syn Bruce'a Lee, syn znanego aktora. Brandon Lee ginie na planie Kruka. Z taką historią mieliśmy niedawno, jak Państwo pamiętają, do czynienia też na planie filmu Aleka Baldwina. Tam nie dotyczyło to aktora, dotyczyło to operatorki, która zginęła w czasie zdjęć. Natomiast tutaj właśnie taka tragedia się wydarza. No i jak powiedziałam, trudno jest powiedzieć dzisiaj, czy kultowość tego filmu wynika właśnie z tej tragedii, czy być może jednak z walorów artystycznych. Pozwolą Państwo, że ja przeczytam taki troszeczkę dłuższy cytat dotyczący właśnie, w którym Wolski opowiada o tej historii, dlatego że uważam go za bardzo ciekawy, a chyba lepiej opowie to sam zainteresowany, niż gdybym ja miała Państwu streszczać jego słowa, jak to się stało, jak doszło do tej tragedii i co było dalej. To była prosta scena, paradoks. Przez poprzednie dwa tygodnie kręciliśmy skomplikowane sceny wielkich strzelanin z gigantyczną ilością karabinów, ogień miotał w lewo i w prawo. Teraz kręcimy scenę, w której aktor mierzy w stronę Brandona Lee, wracającego z domu z torbą zakupów spożywczych. Zawsze na planie używa się pustaków, wystrzelających dymem bez ołowiu. Wychodzi ogień, nie kula. Kilka dni wcześniej Second Unit kręcił zbliżenie rewolweru. Naładowali go nabojami dla autentycznego efektu, nakręcili, wystrzelali naboje, przeczyścili lufę, odłożyli do sejfu. Kręcimy scenę, kiedy Brandon Lee wraca z torbą. Aktor wymierza, strzela. Jedna drobina ołowiu, która przypadkiem została w lufie, z siłą kuli przeszywa papier, przeszywa karton mleka, przeszywa Brandona Lee przez aortę aż w kręgosłup. Lekarz, który próbował uratować mu życie, powiedział, że Sokoli snajper nie mógłby celniej zaprojektować idealnie śmiercionośnej trajektorii naboju. Brandon Lee miał 27 lat. Zamknęliśmy się wszyscy w domach, zdewastowani tragedią. Alex, czyli reżyser, i ja chcieliśmy film odwołać. Wkroczyli prawnicy. Alex zdecydował, że dokręcimy pozostające 10 dni tylko pod warunkiem akceptacji rodziny. Matka się zgodziła, żeby w ten sposób zostawić po Brandonie ostatnią kreację aktorską. No i jak mówię, no śmierć na planie no, mocno tak zmitologizowała tę historię, która rozgrywa się w Kruku. No i jak mówię, no trudno dzisiaj orzec, co byłoby, gdyby to się nie wydarzyło. No nie zmienia to faktu, że Kruk spotkał się w związku z tym też z całą pewnością z ogromnym zainteresowaniem. No i tak dość mocno przyspieszył bieg kariery Dariusza Wolskiego. Później był Karmazynowy przypływ z 95 roku. No tu wierzę, że wszyscy Państwo ten film widzieli. Później był Fan z Wesleyem Snipesem. Fantastyczny film z Wesleyem Snipesem, z Robertem De Niro. Jeśli Państwo nie widzieli filmu Fan, to koniecznie trzeba go obejrzeć. Później było Morderstwo doskonałe z Michaelem Douglasem. Więc no, tytuły, które wszyscy świetnie znamy i które widzieliśmy. Natomiast to nie to. To jeszcze nie ten moment. Moment przełomu absolutnego nadchodzi w roku 2003, kiedy Dariusz Wolski podejmuje się zdjęć do filmu Piraci z Karaibów. Piraci z Karaibów, kręceni, zdjęciowani, operowani, fotografowani przez Dariusza Wolskiego. Pierwsza, druga, trzecia i czwarta chyba część, jeżeli dobrze pamiętam, w myśl takiej zasady, że zwycięskiej drużyny się nie wymienia. To nie był, proszę Państwa, przepis na sukces. Przepis na sukces to nie był, dlatego że filmy o piratach miały wtedy, dziś już nie mają dzięki Piratom z Karaibów, fatalną famę w Hollywood i przyczynił się do tej fatalnej famy piratów oczywiście Roman Polański i jego Piraci. Film, kompletna klapa kasowa, film, który miał kosztować 15 milionów dolarów, w efekcie kosztował 40 milionów dolarów. Ten statek, który Państwo widzą, który zresztą stoi w Genui, chyba nadal, ja byłam na tym statku jako eksponat, on kosztował 7 milionów dolarów. Podobno, ja to przeczytałam, nie jestem w stanie tego sprawdzić nigdzie, nie udało mi się, podobno ten statek trafił na jakiś czas do Księgi Rekordów Guinnessa jako najdroższy rekwizyt filmowy na świecie. W każdym razie klapa gigantyczna i koszmarna. No i ci piraci właśnie z taką
nie najlepszą, bym powiedziała, nie najlepszą propagandą w Hollywood, bo o filmach o piratach mówiło się, że skomplikowani, że wymagają dużo pieniędzy, no i że właśnie, i że potem kończą się plajtą, więc tu ten Polański mocno do tego rękę przyłożył. Nie było filmu o piratach, który by zarobił dużo pieniędzy. Johnny Depp wcale nie był wtedy wielką gwiazdą. No i znowu tutaj pozwolę sobie na króciutki cytat. Mówi Wolski tak. Ruszył plan, ruszyły fochy studia. Tego nie wolno, tamtego nie wolno. Wszystkich ścięło przerażenie, co ten Johnny Depp wyczynia. Czy gra pijanego, czy geja, dlaczego ma złoty ząb i po co mu ten makijaż? Był taki moment, kiedy spojrzeliśmy na siebie z Gorem Werbińskim, czy się kurna z tego nie wycofać, mówi Wolski, to jest dokładny cytat. Tutaj widzą Państwo bardzo ważną rzecz, kreacja Jacka Sparrowa, kreacja tego naszego pirata, to jest wymysł Johnny'ego Deppa. To nie ktoś mu tak wymyślił tę postać, tylko wizualnie i właśnie charakterologicznie to Johnny Depp wymyślił tę postać. Jeśli poczytaliby Państwo właśnie więcej, dłuższą część wywiadów czy z Johnnym Deppem, czy z Dariuszem Wolskim, oni opowiadają, że tam było takie coś dziwnego, bo Johnny Depp ciągle się gdzieś wymykał z planu, ciągle gdzieś chodził i właśnie i wracał i się coraz dziwniej zachowywał przed kamerą. No i jak się okazało, on się spotykał, proszę Państwa, z Keithem Richardsem, czyli współzałożycielem zespołu Rolling Stones, którego widzą Państwo w tej chwili na ekranie obok zdjęcia Johnny'ego Deppa właśnie, który zresztą to Keith Richards, musimy pamiętać, zagrał potem w Piratach z Karaibów, bo w częściach Na krańcu świata i Na nieznanych wodach zagrał ojca Jacka Sparrowa, więc jakby powróciła ta pięknie ta inspiracja, została wpleciona do filmu. No i oni wykreowali tę postać na wzór Keitha Richardsa. No więc tak sobie ją Johnny Depp wymyślił, tak została stworzona. Piraci podbili świat, Jack Sparrow podbił świat, film zarobił, ja mam jakieś super stare dane, że zarobił 650 milionów dolarów, potem następne części 900 milionów i następna część chyba miliard, ale ja myślę, że te dane już są mocno przestarzałe, że już te kwoty byłyby zdecydowanie wyższe, ja myślę, że one są sprzed jakichś tam mniej więcej 4 lat. No i pierwsza część Piratów z Karaibów nazywa się Klątwa Czarnej Perły, no więc Klątwa Czarnej Perły odwołała klątwę hollywoodzkich piratów. No i właściwie to był moment, w którym Wolskiemu wolno było już dalej wszystko. To był moment, w którym no właśnie i mogła ekipa robić co chce z kolejnymi częściami filmu Piratów z Karaibów. Wolski wystrzelił ze swoją karierą jak z procy, robił filmy lepsze i gorsze. Należy zwrócić gigantyczną uwagę na to, że bardzo często współpracuje z jednym reżyserem, pracował z Ridleyem Scottem wielokrotnie, pracował przy filmach lepszych, przy filmach gorszych, pracował przy Prometeuszu, który, no jak Państwo wiedzą, jest oceniany często jako najsłabsza część tej sagi Obcego, ale wizualnie bardzo fajna. Pracował też przy tej najnowszej Alien The Covenant, pracował przy najkoszmarniejszym filmie świata, czyli Exodus, Bogowie i Królowie, to jest coś, z czego się absolutnie nie da oglądać. No i potem po serii takich, no powiedzmy mniej udanych filmów, bo tam jeszcze Dziennik zakrapiany rumem, Adwokat, no to wszystko takie, powiedziałabym, średnie filmy były. Wraca ten Dariusz Wolski na salony filmem Marsjanin z 7 nominacjami do Oscara. Potem Wszystkie pieniądze świata, to już wszystko Ridley Scott, prawda? Potem Nowiny ze świata z Tomem Hanksem, film, który na pewno Państwo znają z Netflixa. Dom Gucci, o którym na pewno słyszeliśmy albo widzieliśmy. Ostatni pojedynek, no i w tej chwili prace nad Gladiatorem 2. No więc pierwszą gwiazdę już poznaliśmy, idźmy więc dalej. Bardzo dużo czasu poświęciliśmy Dariuszowi Wolskiemu, no ale jak Państwo sami widzieli, no nie dało się mniej, nie dało się tego w większym skrócie opowiedzieć. Drugie nazwisko, po jakie chcielibyśmy sięgnąć, to Sławomir Idziak, dla mnie niezwykle ważny, bo urodzony w Katowicach, który zaczynał swoją, który zaczynał swoją karierę w Polsce i
przy bardzo wielu polskich filmach pracował. Zaczynał swoją karierę przy Wajdzie, przy Kawalerowiczu, przy Marczewskim. Ważne takie polskie filmy, które moglibyśmy wymienić, to Przejście podziemne, Blizna Kieślowskiego. Natomiast znowu ten moment przełomu, bo zawsze musi być jeden taki film, prawda? Ten, w którym coś zaskoczy. To był oczywiście krótki film o zabijaniu Krzysztofa Kieślowskiego, należący do serii Dekalog. Później idzie jeszcze dalej, z Kieślowskim współpracował przy takich filmach, no, które uznaje się nie tylko za bardzo znaczące dla historii filmu polskiego, ale właściwie za niezwykle znaczące filmy dla historii kina europejskiego i światowego. Idzie jak fotografował, tak, bo tak byśmy to musieli nazwać, z jakiego czasownika musielibyśmy użyć. Podwójne życie Weroniki i Trzy kolory niebieskie. Trzy kolory niebieskie, które jak Państwo wiedzą, no były ogromnym takim filmowym, artystycznym wydarzeniem. Nagrody sypały się ze wszystkich stron, tak, Złote Lwy, Trzy Cezary, docenianie, no wszystkiego w tym filmie, tak, malarskość, nastrojowość, a artystyczność, no wszystko tam jest. To jest jeden z takich filmów, których ja zawsze mówię tak o liście Schindlera, że gdyby dało się dawać nagrody za catering, to ten film też by dostał te nagrody, no i z niebieskim to jest mniej więcej tak samo. Natomiast dla mnie dziełem życia Sławomira Idziaka, bo ja jestem fanką kina hollywoodzkiego, tego nigdy nie ukrywałam i nie ukrywam, dla mnie dziełem życia Idziaka jest z całą pewnością Helikopter w ogniu. Jeśli by mi Państwo kazali wymienić 10 swoich ulubionych filmów, to Helikopter w ogniu na 100% byłby w pierwszej piątce, jeśli nie trójce. No a jeśli chodzi o filmy wojenne, no to jest to dla mnie absolutnie najlepszy film wojenny, jaki znam i jaki chcę bez końca oglądać. To jest film oparty na faktach. Mamy 93 rok, znajdujemy się w Somalii, jesteśmy w Mogadiszu, mamy do czynienia z akcją wojskowych amerykańskich służb specjalnych, akcją, która ma potrwać kilkanaście minut. Jak to zwykle bywa, nic nie idzie zgodnie z planem. Wszystko przeradza się w gigantyczną bitwę na ulicach stolicy Somalii. Film jest oparty na książce jednego z żołnierzy, którzy brali udział w tej akcji. To jest film, no już nie mówię, że pięknie sfilmowany, bo tutaj to w ogóle nie podlega w ogóle żadnej dyskusji. Jak mówię, dla mnie to jest dzieło życia Sławomira Idziaka, nie niebieski, nie krótki film o zabijaniu, tylko właśnie Helikopter w ogniu. To jest taki ciekawy film, ja Państwa zachęcam właśnie do może przypomnienia sobie, czy obejrzenia go także z uczniami i studentami, dlatego że to jest film, który nosi w sobie wszystkie znamiona prawdziwego amerykańskiego filmu wojennego, czyli ma w sobie te gigantyczne pokłady patosu w tych dialogach nobody asks to be a hero i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak w istocie jest no takim filmem antywojennym o takiej no dość, bym powiedziała, dosadnej wymowie. Jak to jest, kiedy jest się młodym i zostaje się rzuconym w wir wojny, może właśnie teraz znowu, tak jak na Zachodzie bez zmian, może jest to dobry film, żeby pooglądać i zastanowić się właśnie z młodymi ludźmi nad tym, jak wojna wpływa na nas i że nie tylko niszczy budynki, ale niszczy rzeczywistość. Film Helikopter w ogniu zaczyna się cytatem z Platona, który właśnie dla mnie jest jednym z takich znowu moich chyba ulubionych cytatów, który najsilniej do mnie przemawia: tylko umarli widzieli koniec wojny. I ja też tak myślę, to jest moje poczucie wojny. Więc być może też dlatego ten Helikopter tak mocno do mnie przemawia. Za zdjęcia do Helikoptera w ogniu Sławomir Idziak zostaje nominowany do Oscara, no nominacja zasłużona, nie ma o czym dyskutować. Niestety tego Oscara nie zdobywa. Dlaczego? Dlatego, że mamy rok 2002 i w tej samej kategorii nominowany jest film Władca Pierścieni. No i czemu wygrał Władca Pierścieni? Jeden z tych filmów, który wygrywa wszystko, nawet nagrody za catering, no to oczywiście nie musimy sobie tłumaczyć, choć szkoda, że akurat tak to się złożyło,
że nie helikopter w ogniu mógł zyskać te, zdobyć tę nagrodę. Bardzo zachęcam także do porównania Helikoptera w ogniu z polskim filmem, z filmem Karbala, w reżyserii Krzysztofa Łukaszewicza i ze zdjęciami Arkadiusza Tomiaka. Zresztą Arkadiusz Tomiak, też bardzo zwracam Państwa uwagę na to nazwisko. On wprawdzie w Hollywood nie pracuje, ale to jest według mnie jeden z najlepszych w tej chwili polskich operatorów. Robi naprawdę fantastyczne zdjęcia, więc warto zwracać uwagę na filmy, przy których Arkadiusz Tomiak pracuje. No i tutaj jakby trudno nam mówić o takim połączeniu fabularnym, zresztą bo oba filmy są strasznie do siebie podobne, natomiast oba są oparte na faktach, tak? Więc tu trudno mówić, żeby ktoś się kimś inspirował. Natomiast jeśli obejrzą Państwo Karbalę, to zobaczą Państwo, że ona jest też bardzo wizualnie, estetycznie inspirowana właśnie Helikopterem w ogniu, więc to też jest taki ciekawy pomysł, żeby porównać te dwa filmy, żeby zobaczyć, jak filmy, no jednak nakręcone na dwóch końcach świata i za zdecydowanie inne pieniądze, mogą właśnie ze sobą współgrać i współpracować. Gdybyśmy się mieli zastanowić, co jeszcze Sławomir Idziak zrobił, no to właśnie poza tymi filmami, o którym już powiedzieliśmy, poza Helikopterem w ogniu, jest także autorem zdjęć do filmów Król Artur, to jest ten film, w którym gra Clive Owen, pewnie Państwo znają. No nie mam wątpliwości, że znają Państwo film Harry Potter i Zakon Feniksa, tu się nad tym, tu nie muszę pytać, jak sądzę, ale także bardzo ciekawy film opowieści, ja już zawsze się głupio nigdy nie wiem, jak to ma być. O miłości i mroku, to jest film w reżyserii Natalie Portman i to jest film opowiadający o młodości jednego z najwybitniejszych izraelskich pisarzy, czyli Amosa Oza. Zwracam uwagę też na to, że Sławomir Idziak jest operatorem filmu 1920 Bitwa Warszawska. Filmu, który, no cóż mam rzec, na pewno jest Państwa ulubionym filmem, bo jest to wybitne dzieło polskiej kinematografii. No nie będę może tak, nie będę się wywnętrzać na temat filmu Bitwa Warszawska, natomiast zwracam na to uwagę, dlatego że właśnie Sławomir Idziak robił zdjęcia do tego filmu, a musimy pamiętać, że Bitwa Warszawska jest pierwszym polskim filmem nakręconym w technologii 3D. I o ile film jest jaki jest, no to 3D muszę przyznać i nie tylko ja to przyznaję, jest w tym filmie całkiem nieźle zrobione, bo ono rzeczywiście jest takie prawdziwie przestrzenne, bo czasami te trójwymiarowe filmy no są takie, że to jest taka trójwymiarowość trochę udawana, nie? Że to wszystko jest jednak płaskie, a tam się w odpowiednich momentach tylko kręci, taka jest na przykład Alicja w Krainie Czarów dla mnie, Tima Burtona, przy której zresztą pracował Dariusz Wolski, bo muszą Państwo pamiętać, że Dariusz Wolski także z Timem Burtonem pracował, bo przy Alicji w Krainie Czarów i przy Sweeney Todzie, więc tu wracamy do tych polskich śladów. Natomiast rzeczywiście ta Bitwa Warszawska jest taka prawdziwie trójwymiarowa. No ale musimy zostawić Sławomira Idziaka i przejść do następnego człowieka, czyli do Janusza Kamińskiego. Mamy Dariusza Wolskiego i Ridleya Scotta, no i mamy drugą wielką parę, czyli Janusza Kamińskiego i Stevena Spielberga. Historia Janusza Kamińskiego, czyli takiego wiecznego emigranta, tak bym go nazwała, zaczyna się w latach 80. w Grecji. Tam w Grecji zastają go wiadomości o takiej niezbyt dobrej sytuacji politycznej w Polsce, no i on decyduje się do Polski nie wrócić. Pod koniec lat 80. kończy American Film Institute, no i przełomowym momentem w jego karierze staje się oczywiście Lista Schindlera. Do Listy Schindlera zostaje zaproszony przez Stevena Spielberga po tym, jak Spielberg zobaczy jeden z filmów, przy których Janusz Kamiński pracował. To był film w reżyserii Diane Keaton. Tak rozpoczyna się kariera Kamińskiego i tak rozpoczyna się ta stała współpraca ze Stevenem Spielbergiem. Oscar za Listę Schindlera staje się dla Kamińskiego przepustką do pierwszej ligi. Kolejne wspólne projekty ze Spielbergiem pokazują mu nowy, wspaniały świat. Spielberg mówi tak: gdy go poznałem, uświadomiłem sobie, że oto stoi przede mną prawdziwy artysta. Przy pomocy odpowiedniego oświetlenia jednego dnia tworzy obrazy niczym Chagall, kiedy indziej niczym Goya czy Monet. Pomyślałem, muszę zatrzymać tego faceta przy sobie
I tak na razie zostało. Dzisiaj Janusz Kamiński jest operatorem wszystkich filmów Stevena Spielberga. I ja chciałam zwrócić uwagę jeszcze właśnie, zanim pójdziemy dalej, na dwie takie rzeczy. To znaczy Janusz Kamiński mówi dokładnie to samo, co Dariusz Wolski. Mówi, żeby odtworzyć rzeczywistość w studiu, trzeba mieć pod powiekami prawdziwe obrazy świata. Ja Państwu zwracam na to uwagę nie bez powodu. Powiem na końcu, dlaczego to dla mnie dzisiaj takie ważne. No i Janusz Kamiński bardzo często mówi, że on nie lubi ładnych obrazków. Jego świat nie ma być ładny, ma być rzeczywisty, ma być realistyczny. On dla mnie jest takim operatorem, w którego pracy jest bardzo dużo powietrza. Proszę zobaczyć, od najnowszych filmów idąc, Fabelmanowie, którzy właśnie są na ekranach naszych kin, West Side Story, Czwarta Władza, Bardzo Fajny Gigant, Lincoln, Czas Wojny, Indiana Jones, Wojna Światów, Terminal, Monachium, Złap mnie jeśli potrafisz, Raport Mniejszości, a jej sztuczna inteligencja, Szeregowiec Ryan, Lista Schindlera. Te filmy, no właśnie, skąd, jak to się stało, że oni, jak to powiedział Spielberg, hit it off. Reżyser i operator no, muszą mieć wspólną wizję świata, wspólną wizję rzeczywistości, muszą tak samo widzieć świat. Steven Spielberg widzi świat w epickiej wielkości, bo proszę zobaczyć, niezależnie od tego, jakie filmy kręci, czy są to filmy historyczne, czy jest to science fiction, czy są to właśnie filmy dla dzieci, jak Bardzo Fajny Gigant, też science fiction, no, ale jednak innego typu, czy są to jednak dramaty obyczajowe, jak Złap mnie, jeśli potrafisz, są filmy duże, są filmy z dużymi scenami, z wielką ilością właśnie tego powietrza, o którym powiedziałam przed chwilą, z dużą ilością statystów. Tak widzi świat Janusz Kamiński. Ja zawsze mówię, że on dla mnie te jego zdjęcia, to co ja widzę w tych filmach, to jest tak jak takie wielkie płótna bitewne, na których się niby nic nie dzieje, bo to wszystko jest ustatycznione przecież w muzeum na obrazie, ale jednak tam po prostu nie ma tego przytłoczenia, mamy ten oddech, mamy tą dynamikę, no i tak samo jest we wszystkim, co robi Janusz Kamiński. Czemu ze Stevenem Spielbergiem? Dlatego, że Kamiński mówi zawsze tak: ja chcę robić wielkie filmy, ja chcę robić wielkie rzeczy. Nie interesują mnie filmy festiwalowe, nie interesują mnie filmy, które obejrzy 100, 300, 500, a nawet 1000 osób. Ja chcę, żeby na moje filmy chodziły miliony. No więc raczej nie wróżę im jakiegoś rychłego rozstania, raczej to tak zostanie. No właśnie, jest to fantastyczna współpraca, nie ma co tutaj dużo o niej mówić. Natomiast ja chciałabym Państwu przypomnieć, może, bo pewnie część z Państwa pamięta te historie, przypomnieć historyjkę, w którą wplątany jest Janusz Kamiński pośrednio. Historyjkę o tym, jak to Tom Hanks, który no jest jednym z ulubionych aktorów Stevena Spielberga, to oczywiście wiemy, pojechał bodaj do Budapesztu, jeśli ja dobrze pamiętam, tak, to było na Węgrzech, i zaczął na Instagrama wrzucać zdjęcia z maluchami. No, bo mu się spodobały te samochody. No i zobaczyła to pewna pani z Polski, bliska mi geograficznie, dlatego że jest to pani z Bielska-Białej. No i postanowiła kupić starego malucha, odpicować go, bo takie jest właściwe słowo, bo renowacja nie jest tutaj właściwym słowem. Mówię specjalnie odpicować, bo być może część z Państwa pamięta, że w latach 90. jednym z najpopularniejszych telewizyjnych programów był program na MTV Odpicuj mi brykę. No więc tu chodzi o taką renowację, ale bardzo specyficznego typu. Ten maluch na dole, którego Państwo widzą, ten biały z zielonymi siedzeniami, to jest właśnie ten maluch, który został przygotowany dla Toma Hanksa i on został wysłany do Stanów Tomowi Hanksowi, on go odebrał, on go chyba nadal ma, o ile go, nie wiem, może na jakiejś aukcji charytatywnej nie sprzedał. Tutaj w lewym dolnym rogu widzą Państwo zdjęcie z Moniką Jaskulską, czyli właśnie sprawczynią tego całego zamieszania. Natomiast dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że to bardzo długo trwało, ta renowacja tego malucha i załatwianie tej całej akcji trwało, no wydaje się, że około 2 lat nawet. Ja zresztą widziałam tego malucha na żywo, bo on zanim go wysłali do Stanów, stał przez jakiś czas w jednym z centrów handlowych w Bielsku-Białej, w takim plastikowym no, pudle, tak, żeby nie popsuć i nie pobrudzić, więc ja go widziałam na żywo. No ale właśnie, skąd ten Janusz Kamiński tutaj w tej historii? No otóż w trakcie, jak już było wiadomo, że ta cała akcja się dzieje, Tom Hanks o niej wiedział, no to pani Monika miała urodziny, no, jak to każdy z nas raz do roku
ma urodziny i Tom Hanks postanowił wysłać życzenia na urodziny pani Monice. Szczęśliwego dnia urodzenia. I know it was Thursday and you might not get this till Friday. Ja rozumiem, to było na czwartek i nie weźmiesz tego do piątku. Przyznam się Państwu, że ja ten filmik wykorzystuję często motywacyjnie dla moich studentów i mówię im tak, patrzcie, mówicie po polsku lepiej niż Janusz Kamiński. Trochę źle tłumaczył, trochę nie do końca tłumaczył to, co Tom Hanks mówił. No i bardzo dużo kalek z angielskiego robi. Prawda, bo on dawał życzenia na urodziny i wiesz, a jeszcze był dzień urodzenia, prawda, zamiast urodzin, więc to też takie ciekawostki, na które warto zwrócić uwagę. No ale akcja przecudowna. No skąd panowie się znają? No oczywiście są bliskimi znajomymi, być może nawet przyjaciółmi przez współpracę ze Stevenem Spielbergiem. Właśnie, no bo jak powiedzieliśmy, to jeden z ulubionych aktorów Spielberga, Tom Hanks. Mężczyzna na zdjęciu nazywa się Łukasz Bielan. No i nie ukrywam, że jest jedną z takich moich ulubionych postaci. On nie jest operatorem kamery, w sensie szefem pionu jakby operatorskiego, tylko on jest operatorem kamery, czyli jest tym gościem, który rzeczywiście biega z kamerą. Natomiast to, przy czym pracował Łukasz Bielan, proszę Państwa, no absolutnie powala. I to jest człowiek, proszę Państwa, który został znokautowany na planie filmu Szybcy i Wściekli, Show i Hobbs. To jest człowiek, który wprowadzał do klubów go-go niepełnoletniego Leonardo DiCaprio. To jest człowiek, który przyjaźni się z największymi amerykańskimi gwiazdami. To jest człowiek, o którym no, super pozytywnie i jako o najmilszym człowieku na świecie wyrażają się Meg Ryan, Tom Cruise, Claudio Miranda Anglii i tak dalej, i tak dalej. No mówię, no, trudno jest mi was przekonywać, jak wielką gwiazdą jest Łukasz Bielan, bo jest no, naprawdę... Tutaj widzicie, takie tylko wybrałam najnowsze, najciekawsze produkcje, przy których pracował. Widzicie właśnie Szybkich i Wściekłych, widzicie nową część Deadpoola, tą, która jeszcze nie ma w kinach, Bullet Train, Transformers, wszystkie części, jeśli dobrze pamiętam, WandaVision. Łukasz Bielan jest też takim operatorem no, ważnym z perspektywy tego, przy kim się wychował, przy kim terminował i kto nauczył go zawodu. I być może właśnie to wpłynęło na to, w jaki sposób on dzisiaj ten swój zawód wykonuje. Łukasz Bielan był, proszę Państwa, uczniem Svena Nykvista, czyli operatora, który pracował z Ingmarem Bergmanem. Tutaj mogą Państwo zerkać na ekran, żeby właśnie śledzić te tytuły, o których mówiłam. Panowie się poznali w Stanach w taki sposób, że Łukasz Bielan został wysłany przez swoją ciotkę, scenarzystkę Agatę Dominik, po Svena Nykvista na lotnisko. No i tu już wspomina, że to było takie bardzo ciekawe spotkanie, dlatego że Sven Nykvist, to był Szwedem, był takim dystyngowanym panem, a on wtedy był raczej taki, miał taki wygląd hipisowy, skórzana kurtka, długie włosy, kolczyki, tatuaże i tak dalej. No i mówi, że to pierwsze spotkanie na tym lotnisku było takie dosyć szokujące dla obu stron. Sven Nykvist myślał, że to kierowca, no ale on nie był kierowcą, tylko miał tutaj być asystentem, miał mu pomagać. No i taka bliższa przyjaźń pomiędzy panami nawiązała się w roku 93, kiedy to wspólnie polecieli na Międzynarodowy Festiwal Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych Camerimage, czyli największy, najważniejszy na świecie festiwal dla operatorów, który odbywa się w Polsce. Zaproszono Svena Nykvista, no i Łukasz Bielan, jako że był Polakiem, bardzo zależało mu na to, żeby Sven Nykvist poleciał na ten festiwal, no i obiecał, oni wtedy byli na planie filmu, obiecał, że go tam zawiezie do tej Polski i zaraz go przywiezie z powrotem, żeby tylko się tam pojawili. No i z tym pobytem, no i właśnie z tym, jak zawiązuje się przyjaźń, jest związana historia. Znowu pozwolą Państwo, że ja przeczytam taki króciutki cytat. Panowie zalecieli na to Camerimage, zrobili tam co mieli zrobić, no i mają wracać na plan filmowy. No i twórcy Camerimage obiecali, że załatwią specjalny samolot, który odwiezie Svena Nykvista na miejsce, żeby szybko mógł wrócić na plan filmowy. No i teraz Łukasz Bielan opowiada. Dojeżdżamy na lotnisko w potwornej śnieżycy. Wsiadamy. To Aeroflot w stanie ruiny. Na 20 miejsc co drugie jest zdewastowane. Nie możemy usiąść obok siebie, lecz każdy w osobnym rzędzie.
Zimno jak skurczybyk. Śmierdzi. Bardzo ładna pani stewardesa przynosi nam z marszu po kielichu wódki i mówi, że ociepli się jak tylko samolot włączy silnik. Pani stewardesa serwuje nam kiszone ogórki i tuszonkę. Taki pasztet w konserwie. Sven nie widzi, co ja widzę. W kabinie pilota jeden z panów podnosi klapę, przykłada dwa druty na styk i odpala maszynę. Z łoskotem startujemy. Błagam o wódkę, więcej wódki. Okazuje się, że załoga Aeroflotu czekała na zespół metalowy małolatów szarpidrutów. Ktoś pomylił papiery. Polski smak był więc taki, że małolaty metalowcy poleciały samolotem nówką sztuką, tym zamówionym dla Svena Nykvista, a Sven Nykvist zdezelowanym guruchotem z tuszonką. No i takie rzeczy łączą ludzi na całe życie. No i Bielan zawsze mówi, że no właśnie, Sven Nykvist nauczył go wszystkiego. Na początku on był takim przynieś, wnieś, pozamiataj. Przy Svenie Nykviście nauczył się zawodu. Pracowali razem przy 8 filmach, przy Bezsenności w Seattle między innymi. Mówi Bielan, że to był najlepszy nauczyciel, nigdy nie pouczał, nigdy nie krzyczał, kazał obserwować i nauczył go, jak mówi Bielan, że najtrudniej to najprościej. I to jest też znowu taka cecha, która tych polskich operatorów w Hollywood w pewnym sensie charakteryzuje. Bielan jest taką trochę inną postacią na tle tych naszych Wolskich, Kamińskich, czy też Dziaka, który w ogóle nigdy nie wyemigrował, bo on wyjechał z kraju w młodym wieku, w 1988 roku, miał 19 lat. W Polsce nigdy za bardzo nie chciał mieszkać. On jak był młodszy, jego rodzice się rozwiedli, trochę pomieszkał z mamą w Stanach i on właściwie zawsze chyba mu bliżej było mentalnie do tych Stanów niż do Polski. Tam skończył studia, no właśnie, i tam zaczął pracować. Skończył studia Columbia College Hollywood, więc żadną największą, najbardziej znaną szkołę filmową na świecie. No i on trochę tak właśnie pokazuje też, że nie trzeba wcale skończyć najlepszej szkoły, trzeba tylko włożyć odpowiednią ilość wysiłku. Myślę, że najtakim ciekawszym filmem Łukasza Bielana, na który warto zwrócić uwagę, jest film Życie Pi, który Państwo na pewno widzieli. I Łukasz Bielan o filmie Życie Pi mówi tak: w szkole filmowej, nie tylko w Stanach, mówią ci, że trzy najgorsze rzeczy na planie filmowym to dzieci, zwierzęta i woda. My mieliśmy do kompletu jeszcze 3D, które dla wszystkich było nowością. Cała siwizna, którą mam na głowie, wyszła mi po pracy nad tym filmem. Nie możemy, proszę Państwa, nie wymienić tego nazwiska, nie możemy nie powiedzieć o Andrzeju Sekule, którego hollywoodzka kariera wprawdzie jest krótka, ale bardzo znacząca. Andrzej Sekuła jest trochę takim człowiekiem jak Quentin Tarantino, to znaczy takim dziecięcym maniakiem filmowym. On mówi, że uciekał ze szkoły na wagary do kina, no i tam sobie patrzył na te filmy i tak myślał, że o jak, to było fajnie kiedyś, żeby to moje nazwisko się w tych napisach pojawiło. Wspominam o tym, że jest taki jak Quentin Tarantino nie bez powodu, dlatego że losy obu tych filmowych maniaków zetknęły się. Andrzej Sekuła mówi, że już jak miał 13-14 lat, no to wiedział, co chce w życiu robić, wiedział, że chce być operatorem filmowym. Kilkakrotnie próbował dostać się do łódzkiej szkoły filmowej, nie udało to się. No i w końcu wyjechał za granicę i za pierwszym podejściem udało mu się dostać do National Film and Television School w Londynie. I tam został jednym ze studentów, którzy zostali wytypowani do wyjazdu do Stanów Zjednoczonych. Na jakaś tam forma stypendium, niezbyt długotrwałego. No i on pojechał do tych Stanów i tam dostał ofertę pracy. Dostał ofertę pracy od nieznanego zupełnie człowieka, który nazywał się Quentin Tarantino, który robił swój pierwszy film pod tytułem Wściekłe psy, no i który właśnie zaprosił Andrzeja Sekułę do współpracy. Oni zrobili razem ten film i Andrzej Sekuła wyjechał sobie z powrotem do tego Londynu, trochę jak z Piratami z Karaibów, będąc przekonanym, że żadnego wielkiego sukcesu nie będzie, że to będzie film, który trafi na kasety VHS, no i nie będzie wokół tego jakiegoś wielkiego szumu. Okazało się zupełnie inaczej. Po Wściekłych psach oczywiście Quentin Tarantino wrócił do Andrzeja Sekuły. Razem pracowali przy Czterech pokojach i uwaga, uwaga, przy Pulp Fiction. Nieważne, czy Państwo lubią Pulp Fiction, czy nie, ja przyznaję, że to nie jest jeden z moich ulubionych filmów, no to wiemy doskonale, że jest to jeden z najbardziej takich cytatotwórczych filmów w popkulturze wciąż, więc to jest jeden z takich filmów, do których popkultura ciągle wraca, ciągle nawiązuje, ciągle nawołuje, no więc polski operator
przyłożył do tego, delikatnie mówiąc, rękę. No i teraz właśnie, no i co dalej? Czemu Andrzej Sekuła nie jest Państwu znany? Bo nie sądzę, że był Państwu akurat on znany. Pewnie słyszeliście o Kamińskim, może słyszeliście o Wolskim, ale o Sekule prawdopodobnie nie. Czemu tak się stało? No stało się tak dlatego, że Quentin Tarantino po Pulp Fiction obiecał Andrzejowi Sekule, że zawsze już będzie z nim pracował, trochę jak Spielberg z Kamińskim, tak? Że już zawsze będą robili razem filmy. No i co się stało? Kiedy robił swój kolejny film, Quentin, czyli Jackie Brown, zaprosił do współpracy inną ekipę. I co zrobił Sekuła? Obraził się. Zadzwoniono do niego, kiedy Quentin Tarantino przymierzał się do Kill Billa, zaproszono go do współpracy, on odmówił. Później zadzwoniono do niego jeszcze raz, kiedy Tarantino robił Bękarty wojny, on znowu odmówił. Mówi, że zwyciężyło ego ugodzone i że po prostu tak się obraził i było mu tak przykro, że się nie umiał złamać. Zajął się trochę reżyserią, z której nie za wiele wyszło. No pewnie gdyby nie ego zwyciężyło i pewnie gdyby podjął współpracę przy Kill Billu i przy Bankartach wojny, pewnie byłby dzisiaj w nieco innym miejscu niż jest, no ale z drugiej strony, no, wszystko na świecie dzieje się po coś, prawda? Nie ma co narzekać. Jest jak jest i trzeba, nie ma co żałować swoich wyborów życiowych. Pytanie jest takie, czy to są jedyni? No oczywiście, że to nie są jedyni. Nazwiska moglibyśmy mnożyć i mnożyć. Mamy Łukasza Żala, jak mówiłam na początku, nominowanego do Oscara. Trzeba wspomnieć Andrzeja Bartkowiaka, który jest znowu autorem zdjęć do takich filmów, które na pewno Państwo znają, bo na pewno Państwo pamiętają film Speed z Keanu Reevesem i Sandrą Bullock. To jest ten film, co jadą autobusem i potem druga część na statku się dzieje. To Andrzej Bartkowiak, zdjęcia. Oprócz tego Upadek z Michaelem Douglasem, oprócz tego Honor Pritzi, oprócz tego Czułe Słówka, które być może też część Państwa zna, Góra Dantego i tak dalej. Natomiast on potem zajął się reżyserią i wyreżyserował dwa szczególnie niezbyt dobre, ale nawet kasowe filmy, bo jeden to jest Romeo musi umrzeć, z Jetem Lee, natomiast drugi to jest Mroczna dzielnica ze Stevenem Seagalem, więc tutaj warto o tym pamiętać. Ten Romeo musi umrzeć, to jest taka ciekawa odsłona historii o Romeo i Julii, taka właśnie w stylu kina sztuk walki, więc zachęcam, żeby sięgnąć. Mamy też Adama Holendra, o którym mówiłam na początku, mamy też Aleksandra Gruszyńskiego, który współpracuje z kolei z takim reżyserem, o którym być może Państwo słyszeli, który nazywa się Tyler Perry. To jest tak zwany król kina afroamerykańskiego. To jest człowiek, który kręci filmy z czarnoskórymi aktorami, który pracował właśnie wielokrotnie z Tylerem Perrym. Natomiast on też pracował przy takich dwóch filmach, o których Państwo mogli słyszeć, czyli przy Klubie 54 i przy Szkole Czarownic. To jest taki film mojej młodości, więc ja mam do niego gigantyczny sentyment. Zresztą niedawno druga część tego filmu się pojawiła. I w obu tych filmach występuje Neve Campbell, która jest gwiazdą filmów serii Krzyk, więc tu wszystko nam się to tak właśnie składa w jedno. No i teraz na końcu wypadałoby sobie powiedzieć, myśmy to już właściwie powiedzieli na początku, dlaczego to właśnie operatorzy filmowi zostali bohaterami naszej opowieści dzisiejszej. No dlatego, że właśnie każdy, kto pracował z polskim operatorem, to przyzna, że to jest gigantyczna kultura pracy, niespotykane umiejętności. I mówi się o tych polskich operatorach, że oni są dużo odważniejsi, bywają dużo odważniejsi niż operatorzy amerykańscy. Mówi się, polski operator nie boi się rzucić kamery na ziemię, nie boi się zdjęć z ręki, nie boi się wyjścia w plener. Polski operator, jeśli ma być filmowane słońce, mówi to wyjdźmy na zewnątrz i sfilmujmy słońce, tak? A nie filmujmy lampę. Więc to wynika z całą pewnością z tego, że jak też powiedziałam na początku, polscy operatorzy mają gen bycia artystami. W Polsce operator zawsze był artystą. Ja upieram się i zawsze będę stała na tym stanowisku, że operator jest najważniejszy na planie filmowym. Zawsze mówię tak, jeśli będzie
zły film, źle wyreżyserowany, ale fantastycznie sfilmowany, to my to docenimy i zauważymy. A jeśli dobry film zostanie fatalnie sfilmowany, to można też ten film popsuć. Więc zawsze ta praca operatora, tak, doskonały film, tak jak właśnie mówiłam na początku, zależnie od tego, jak będziemy aktora pokazywać, możemy mu kompletnie zepsuć wizerunek na ekranie. Zawsze praca operatora będzie widoczna. Ona może poprawić film, ona może zniszczyć film, ona może naprawdę bardzo wiele. Dla mnie to jest naprawdę pierwsza osoba na planie filmowym. To nie jest, proszę Państwa, statyw do kamery. To jest człowiek, który ma swoją wizję, widzi co widzi i potrafi to przekazać widzom. Taka jest anegdota, w której Sławomir Idziak mówi, że miał kiedyś pracować z bardzo znanym reżyserem, nie wiem jakim, no i zaczął z tym reżyserem dyskutować o scenariuszu, tak? No bo tak był wychowany w Polsce, że operator jakby współtworzy, prawda, wizję artystyczną filmu, no i ten reżyser do niego mówi: nie interesują mnie pana koncepcje. No to Sławomir Idziak spakował walizeczkę i poszedł do domu, tak? I powiedział, że to on tak pracował, w takim razie nie będzie. Bo proszę Państwa, jeżeli spojrzymy na historię polskiego kina, na polską szkołę filmową, na kino moralnego niepokoju, na jakikolwiek okres w historii polskiego kina, to jeśli każecie wymieniać ważne postacie filmowe tego, tamtego czy innego czasu, zawsze wśród tych postaci będą równolegle z reżyserami operatorzy, bo obok Kieślowskiego, obok Agnieszki Holland, obok Andrzeja Wajdy będziemy zawsze wymieniali Pawła Edelmana, będziemy wymieniali Jerzego Wójcika, jednego z najważniejszych operatorów filmowych. To nie technika decyduje o tym, co widz zobaczy na ekranie. To operator decyduje o tym, jaką wizję świata przekaże widzowi, a czy to zrobi na obrazie cyfrowym, czy na taśmie 16 mm z taką prędkością klatek, czy inną, to już jest w ogóle zupełnie inna historia, bo to operator zdecyduje o tym, co w danym momencie widać na ekranie. I tu na koniec pokazuję Państwu takie trzy książki, które wszystkie przeczytałam od deski do deski, dlatego tylko te trzy. Bo nie chcę Państwa zarzucać jakimś stosem literatury, natomiast wszystkie trzy są niezwykle ciekawe. Ta książka Hollywood.pl to jest taki duży album z wywiadami ze znanymi polskimi filmowcami, którzy pracują właśnie w Hollywood. Bardzo Państwa zachęcam do sięgnięcia do tej książki. Bardzo, bardzo polecam tę książkę Hollywood.pl. Dużo z tego, o czym ja dzisiaj do Państwa mówiłam, właśnie w tej książce Państwo znajdą, bo no, te wywiady są fascynujące, te opowieści, które tam są, to są rzeczy absolutnie, absolutnie bezcenne. Ta książka Hollywood, jak stworzyliśmy Hollywood, stała się bazą do takiego filmu dokumentalnego, który miałam mieszane zdanie, mieszane mam do niego uczucia, ale jest tam bardzo dużo ciekawych informacji z kolei właśnie o początkach Hollywood, czyli o tych czasach, kiedy pochodzący z Polski bracia Warner zakładali i im podobni zakładali fabrykę snów. Natomiast książka jest bardzo, bardzo ciekawa. No i bardzo ciekawa jest też książka o Bronisławie Kaperze, polskim kompozytorze, zdobywcy Oscara. No i zresztą właśnie, no, moglibyśmy sięgnąć tutaj po dużo nazwisk jeszcze, bo przecież przywołalibyśmy i Jana Kaczmarka. Mogłabym rzucać w Państwa tytułami, nazwiskami różnych profesji, moglibyśmy przywołać nazwisko Anny Biedrzyckiej-Shepherd, kostiumografki, która pracowała przy Kapitanie Ameryce, przy Bękartach Wojny, przy Czarownicy i tak dalej, i tak dalej. No więc nie będę tego robić, pomimo tego, że to robię, mówiąc o tym, że nie będę tego robić. Bardzo Państwu dziękuję i mam nadzieję, że wzbudziłam w Państwu coś takiego, że będą Państwo zwracać mocno uwagę na napisy w kinie, bo to właściwie był taki mój nadrzędny cel, żeby jak zapalają to nieszczęsne światło w multiplexach w momencie, jak się film kończy, to żeby Państwo nie zrywali się od razu, tylko żeby Państwo chwilę popatrzyli w te napisy końcowe, bo one tam też po to są, żebyśmy je czytali. Wie o tym najlepiej Marvel, prawda, który potrafi nas trzymać w kinie 12 minut, żebyśmy zobaczyli dwie sceny po napisach. No i trzyma nas tam właśnie dlatego, między innymi, żebyśmy te napisy obejrzeli, że będą Państwo zwracać uwagę i że też swoim właśnie uczniom, studentom, znajomym, rodzinie powiedzą Państwo, że napisy w filmach trzeba czytać, bo tam są ciekawe rzeczy i tam są polskie nazwiska i że warto.
Bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję.